Siema wszystkim, ja jestem Paczul i dzisiaj znowu jesteśmy troszeczkę ciszej, ponieważ moja kobieta śpi. Wiecie, jak to może się skończyć, jak ją obudzimy. Dobra, mamy dwa nowe skiny, Overtaker i Whiteout. Są to naprawdę świetne skiny, bardzo mi się podobają i będziemy je testować. I mamy dwielotnie, Cyklon i White Squall. Takie dziwne nazwy mają. Ja osobiście kupiłem białą lotnię, ponieważ jest ładniejsza. Cyklon jest... no taki średni, ponieważ bardzo dużo lotni ma już te kolory, na przykład, nie wiem, lotnia od Obliviona ma takie kolory. Którą to jeszcze mam lotnię? No ja już chyba nie mam. Oj, tutaj mamy Hot Road, tak? To był... nie, to wysokooktanowa ma takie kolory, ta nowa lotnia z karnetu ma takie kolory, no po prostu jest... poszło do lamusa. Te kolory są średnie na lotnie, dlatego bierzemy nową białą lotnię, do tego bierzemy jeszcze zbierak Batcycle. Jest to zbierak niby rzadki, niby z pierwszego sezonu, ale nie jest ładny. Nie jest ładny, nie polecam zbieraka, jest... no, to musicie już sami zdecydować. Skiny polecam oba. Co prawda według mnie facet jest lepszy. Ma takie czarne elementy w swoim backblingu. Jest lepiej wykonany według mnie. Babeczka jest troszeczkę zbyt taka smukła. Za mało szczegółów ma. Jest po prostu zwykła. Ma za mało szczegółów. Według mnie babeczka jest słabsza od faceta. Chociaż osobiście wolę skiny damskie. Ale tutaj w tym przypadku facet... facet no tutaj dominuje. Dobra, weźmy sobie... sprawdzimy faceta. Zobaczymy, jak wygląda w grze, bo te backblingi do tego są 10 na 10, naprawdę. I pokażę wam zaraz z moim ulubionym skinem, jak to wygląda. I chyba będę miał nowy ulubiony cały ubiór. Dobra, facet. Motocyklista. Tylko że biały. I jest to naprawdę fajne, powiem wam szczerze. Jest to naprawdę fajne. Bardzo mi się podoba ten skin. 9 na 10 temu skinowi dam. Backblink jeden i drugi ma 10 na 10. Może... o. Dobra, jeszcze nie zginę. Może dlatego, że po prostu lubię takie katany i tak dalej i to fajnie wygląda ten mieczyk na plecach. Bardzo mi się to podoba. Zaraz sprawdzimy. Dobra, lotnia. Lotnia ma fajne dźwięki, ale chyba lepsza by była, jakby nie miała tego dymu. Jakby nie miała tego dymu z rury wydechowej. Troszeczkę mi to denerwuje, ale niech będzie. Lotnia może być. Nie jest zła. Aha, i jeszcze tak. Dźwięk zbieraka dla ludzi, którzy chcieliby go kupić. No niektórzy mówią, że ma dźwięk jak ta kosa z Halloween, ale to... no jest bardzo podobny ten dźwięk, ale no... ten zbierak jest brzydki po prostu. Ten zbierak jest po prostu brzydki, więc nie polecam go. Jest taki zwykły. Nie pasuje do tej gry, znaczy pasuje do tej gry, ale... teraz w tej grze wszystko jest takie kolorowe, takie wiecie, takie ma dużo szczegółów, a to taki mamy po prostu kij baseballowy z sierpem. No nie, nie podoba mi się. Dobra, biały motocyklista, sztos. 9 na 10, plecak 10 na 10. Potem wam pokażę plecak, jak wyglądają i lecimy po babeczkę. Babeczka, babeczka, gdzie ty jesteś? Niżej. Jest. Mamy babeczkę, do tego bierzemy biały plecaczek, bez czarnych elementów i sprawdzamy w grze. Teraz wam pokażę troszeczkę... bo wcześniej pokazałem lotnię, ale trochę za słabo, bo pokazałem ją dopiero jak już lądowałem. Teraz wam pokażę troszeczkę dłużej tą lotnię, jak się otwiera, jak się zamyka, jak się otwiera, jaki ma dźwięk i tak dalej. Okej, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Wstałem się o 7 rano. Ale za każdym razem, jak chciałem coś nagrać, to mi nie wychodziło, bo byłem tak zaspany. Dopiero teraz zacząłem nagrywać. Dobra, lotnia. Ma takie czerwone światło, jak się cofa. Bardzo fajnie, podoba mi się to.
No biała lotnia jest sztos, naprawdę bardzo ładnie wygląda. Biało-niebieska bardzo ładnie wygląda. Dobra, babeczka. Widać, że blondynka. Widać, że blondynka, bo ma te włosy i wystają z podkasku. Ale no. No nie jest, nie jest. W porównaniu do faceta jest średnia. Gdyby była sama, to pewnie byłaby sztosem skinem, ale. No nie. O Jezus, co to się stało? No powiem szczerze, że facet jest dużo lepszy. Backblinki oba są spoko. Faceta ma te elementy czarne, więc nie wiem, czy nie jest troszeczkę lepszy, ale ten backblink też 10 na 10, ale babeczce już muszę dać niestety tak 8, 7 na 10. Skin jest super, bardzo ładnie wygląda, ale za mało elementów, za mało szczegółów. No Jezu, ale Porte Fort. Dobra. Lotnia jest bardzo fajna, naprawdę, lotnia jest bardzo fajna, podoba mi się. Kaski przy wychylaniu nie przeszkadzają za bardzo, jest ok. Backblink tak samo nie przeszkadza, jest ok. Więc skiny są sztos. Wejdę teraz w szafkę i zobaczymy, jak wyglądają backblinki na innych skinach i skiny z innymi backblinkami. Pierwsze skiny oczywiście będą. Weźmy sobie, może być od babeczki zaczniemy. I teraz tak. Tandetnie to wygląda. Nie. Znaczy, może być, ale to tak. No też średnio to wygląda. Może być. Tarcza super wygląda. Tutaj przelecę, bo to na pewno nie będzie pasować. O. No i się ustawiło. Najlepszy backblink ever. Peleryna. Okej, może być. Okej. Skrzydła. Pasują, bo białe do białego. A poza tym skrzydła wszędzie pasują. Pasuje, może być, nie, nie, nie. Może być plecak od Rexa nawet. Nie, nie. Ten plecak ładnie pasuje. Ten plecak od darmowego skina z ratowania świata bardzo ładnie pasuje. Nie, 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 nie. No i chyba to tyle będzie. O, jeszcze ten plecak z tego. Z pakietu startowego pasuje. Frytki, ok. Tu nie. No to wiemy. To średnio pasuje, ale może być. O, ten plecak. Na siłę może być. Na siłę może być. No nie, no to tutaj bym tylko zostawił te backblingi od tych skinów i skrzydła. Plecak od Rexa i tarcze. Obydwie tarcze mogą być. Dobra, weźmy sobie teraz faceta. Facet, Overtaker. Teraz tak. Tandetnie to wygląda do tego skina. Może być, może być. Tarcza spoko. Nie. No te plecaki nawet wejdą. Nie. Chociaż. Nie, nie będzie pasować. To idealnie pasuje. Peleryna ładnie pasuje. Może być. Może być. Nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. O. Może być plecak do Rexa. Płetwa, nie. To tutaj nie pasuje. Za mały ten plecak. Do babeczki idealny, bo babeczka jest chudsza i. O Jezus, niechcący. O, ten plecak nawet, powiem szczerze. No i reszta tak średnio. No reszta tak średnio bym powiedział. Nie, reszta nie pasuje. Tak samo, mało backblingów pasuje, ale na szczęście te kluczowe, te fajne backblingi pasują. Dobra, i weźmy sobie ten jeden backbling. Nie będę tego drugiego sprawdzał, one są takie same, tylko tutaj ma takie czarne elementy. I teraz tak. Nie, czarny rycerz. O. Czarny rycerz wygląda spoko. Tylko szkoda, że to jest tyle białego. Jakby to było bardziej czarne, to spoko, ale czarny rycerz pasuje. Tutaj pasuje.
Ten pangolin jest zajebisty, fajny. Ten pangolin jest super, zobaczcie, do większości skinów pasują. Skiny, które mają jakiś czarny element. O Jezu, nawet tutaj pasuje. Tu super. Nie. Nie. Ej, naprawdę, powiem wam szczerze, że ten bugbling jest super. 10 na 10. Jeszcze raz tutaj. Tu idealnie. Do kruka nawet pasuje, boż. Nie, tu nie. No i teraz wszystkie skiny przejdzie? Nie, to będziemy trochę będziemy mijać skinów. Takie bardziej popularne. Abstract. Może być. Burger. Nie. Bandoiler. Też nie do końca, nie pasuje do końca. Do naszego motocyklisty normalnego? Może być. Bardzo są podobni ci motocykliści, tylko ten jest czarny, tamten biały, ale ten ma mniej elementów takich... mniej elementów wykończenia skina, więc tamten jest ładniejszy. Biały jest ładniejszy. O, tutaj idealnie pasuje. Do miśka może być. Nie. Tutaj do Ladako. Do Ladako pasuje świetnie, naprawdę te kolory pasują. Katana pasuje idealnie do Ladako. I jeszcze do tego skina mojego. Tutaj też pasuje sztos. Naprawdę będę często grał właśnie tym skinem i Ladako z tym backblingiem. Super to wygląda. Może być. A, miałem pokazać oczywiście na taryfiarze, bo... No nie, na taryfiarze tak może być, ale kolory lekko się nie zgrywają. Tutaj. Tutaj jest idealnie. Naprawdę to jest idealny skin. Do tego backblinga. Sztos. Naprawdę sztos. Polecam te skiny. Facet Overtaker ma 10 na 10 po zastanowieniu się, bardzo mi się podoba. Babeczka Whiteout ma tak 7-8, no 7 na 10 bym powiedział. Plecaki obydwa po 10 na 10, Lotnia. 7 na 10. No i ten zbierak piątkę, to ten zbierak piątkę daje. I dobra, i przepraszam was na sam koniec, że tak po cichu, tak bez emocji, ale bycie. Staram się, staram się. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie suba, lajka i komentarz. Do zobaczenia, ja się z wami widzę na następnym odcinku i dzisiaj na streamie. Do zobaczenia, cześć!